Cześć, ja na imię Janek. Witam Was w kolejnym odcinku iSpot High Five. Mamy dla Was dzisiaj najnowszego MacBooka Era. Zapraszam. Najnowsze dziecko firmy Apple, czyli MacBook Air, pojawił się świeżo co w naszej ofercie, więc od razu pokazujemy Wam, jakie są jego możliwości. Ten komputer, który tutaj widzicie w kolorze złotym, to też nowość, ponieważ MacBooki Air były dotychczas dostępne tylko i wyłącznie w klasycznym srebrze, a teraz występują w wersji Space Gray, czyli gwiezdnej szarości, w srebrnym i w takim oto pięknym złotym kolorze. Co mamy w środku nowego MacBooka Era? Otóż procesory Intel i5 ósmej generacji, czyli najnowsze procesory, jakimi dysponował Apple przy tworzeniu tego modelu. Bardzo mocne, posiadające funkcję Turbo Boost, która też będzie przyspieszała procesor, kiedy będzie to konieczne. Mają bardzo szybkie dyski SSD, tylko i wyłącznie pamięci SSD nawet do 1,5 TB pojemności. To bardzo dużo jak na MacBooka Era, ale i takie konfiguracje będą w tym komputerze dostępne. 16 GB RAM-u, czyli może to być też bardzo mocny komputer pod tym względem. No i wreszcie to, na co tak dużo osób czekało, czyli wyświetlacz Retina. Fantastyczny wyświetlacz Retina, który będzie pokazywał pikseli 4 razy więcej niż podstawowy wyświetlacz poprzedniego MacBooka Era. To, co oprócz wyświetlacza Retina jest dużym przełomem w konstrukcji MacBooka Era, to aluminium. Pochodzi ono w 100% ze źródeł recyklingowalnych, w związku z tym komputer jest najbardziej zielonym i ekologicznym Maciem w historii. Do jego produkcji całe aluminium zostało specjalnie przetworzone, nie jest w żaden sposób gorsze parametrami od aluminium, które jest klasycznie używane, jest po prostu bardzo ekologiczne. No i w tych trzech niesamowitych wykończeniach, o których mówiłem Wam wcześniej. To, co również bardzo ważne w konstrukcji nowego MacBooka Era, to porty. Porty, dwie sztuki konkretnie, portów USB typu C, które oprócz szybkiego transferu danych w Thunderbolt będą Wam zapewniały również możliwość podpięcia kabla USB typu C do dowolnego z tych dwóch portów, po to, żeby ładować Waszego MacBooka Era. Dwa razy więcej portów niż w MacBooku 12, ale udało się również zachować złącze jackowe, które może być przydatne w wielu sytuacjach. Innowacyjna konstrukcja to w przypadku MacBooka Era również przycisk Touch ID, dzięki któremu będziecie wreszcie mogli odblokować Waszego MacBooka odciskiem palca, potwierdzać zakupy w sieci przez Apple Pay, który już dość mocno rozszalał się wśród polskich banków, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Nowa klawiatura typu nożycowego, bardzo responsywne, niskiego skoku klawisze i o 20% większy trackpad. Ostatnimi nowościami są również mocniejsze głośniki po obydwu stronach MacBooka Era, dające więcej basu i głębszy dźwięk. Mamy również bardzo fajną kamerę. Jest to kamera tak naprawdę do FaceTime'owania, do Skype'owania w jakości HD, co wiąże się również z tym, że wokół fantastycznego wyświetlacza Retina jest cieńsza ramka niż w poprzednim MacBooku Air. To wszystko jest opakowane w bardzo fajny, kompaktowy model. Najnowszy model MacBooka Era jest już dostępny w sieci iSpot, więc zapraszamy Was do własnoręcznego potestowania tego modelu. Bardzo wyczekiwany nowy model. Mam nadzieję, że dla wielu osób będzie on przełomowy. Jeżeli jesteście zainteresowani, akcesoria do niego również powoli się pojawiają, więc jesteśmy w stanie stworzyć dla Was fantastyczny zestaw na początek przygody z nowym MacBookiem Air. To był kolejny odcinek iSpot High Five. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału na YouTubie. I dzięki. Do zobaczenia.